Dzień dobry. I minęła godzina 11:11, a ja Małgorzata i moja siódemeczka podróżniczka, która stoi tutaj za mną. Nie bardzo mam ją jak sięgnąć, bo nie bardzo mogę się odwracać w drugą stronę. Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy na tę przestrzeń transformacji, na którą ja, kochani, zawsze czekam i wierzę, że Wy też czekacie, bo jest to ten moment, gdzie z otwartości serca możemy sobie powiedzieć tyle różnych rzeczy. Możemy zobaczyć, z której strony o, uwiera, tak jak tutaj na przykład. Poczekam chwileczkę na Was, bo nie jestem u siebie i nie wiem, czy jestem widoczna i czy mnie słychać, ale widzę, że pojawił się już ktoś, więc tylko jeden mały paluszek do góry, że jestem i że mnie widać i słychać. I będzie mi bardzo miło. Witam, witam Karinko, czyli jestem. Cieszę się przeogromnie, że mogę znowu do Was nadawać z małą bolączką, ale mówić można. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to środowe przedpołudnie, deszczowe u mnie przedpołudnie. I zapraszam, kochani, zapraszam. Dzisiaj wibracja dookoła nas. Wibracja jaka? Wibracja dziewiątki. Mamy dzisiaj który? 30 dzień sierpnia 2023 roku, co daje nam uniwersalną wibrację. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Dzień dobry, Anielko. Joasia. Cześć, Joasiu, kochana. Cześć. Witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze, kochani, powarsztatowo, jeszcze z tą energią właśnie taką powarsztatową. Dlatego temat jak temat. Dlatego pociągnął się temat energii. Ale mówiliśmy o polu, a teraz, witaj Elu, będziemy mówić o tej naszej własnej energii. No ale wracając do tej dziewiątki. Czym jest dziewiątka? Dziewiątka jest, kochani, przeogromną empatią. Dziewiątka jest, zawsze mnie wybija, jak przychodzą informacje na Messengera. W momencie, kiedy prowadzę siódemeczkę, to zawsze mnie tak wybija z rytmu. No bo tak patrzę, że pojawiacie się tam u góry. Oprócz tego, że widać oczko, to jeszcze widać każdą wiadomość, która przychodzi. Dziewiątka, kochani, to też jest energia wiedzy i mądrości. Jest to stara dusza, stara energia, która przekazuje nam, jeżeli otworzymy się, pada deszcz u Was też, ale jest ciepło, to też jest ciepło. Kochana, witam, cieszę się na piękne treści. Witam. To ja wiem, że to Ty, już nie chciałam mówić, że to Ty, ale widziałam, że to Agnieszka. Tak, kochani. Energia wiedzy, energia mądrości, energia też zakończenia. Mogą się odnowić sprawy, mogą się dzisiaj pojawić sprawy, mogą się pojawić w Waszym polu. Co Wy z nimi zrobicie, to wiecie, zawsze będzie indywidualnie zależało od każdego z nas. Ale jeżeli pojawi się coś, co zapuka do nas w momencie, no dzisiaj powiedzmy, a mamy tą energię pomocniczą, energię wibracji 9, warto zastanowić się, czy nie jest to ten moment na to, żeby coś zakończyć, żeby coś przemyśleć, żeby pozwolić, żeby jakaś energia odeszła, żeby ta energia, która czeka na nas, mogła być dostępna już do nas, że stworzy się ten rezonans. Oj, kochani, mam trudności lekkie z oddechem, ponieważ te żebra dają mi się we znaki. A nie są to żebra gdzieś na dole, tylko to są te tutaj. I mam ten problem, nawet jak będę chciała Was dzisiaj przewijać. Może mi się to nie za bardzo udawać, bo mogę stękać. Ale jest okej. Jest okej, już jest coraz lepiej. I to jest tak, transformujemy coś. Wydaje nam się, że jest to niezrobione, a tu nagle trach. Wszechświat pokazuje, patrz Małgorzata, pokażemy Ci złamanym żebrem, że no niezłamane nie jest złamane, ono jest nadpęknięte. Dwa tutaj te górne od tego upadku w wannie. Pokażemy Tobie, że to, z czym pracowałaś, jest w fazie zakończenia. Czy to będzie takie, kochanie, zakończenie na 100%? Czy wzorzec, który się pojawił, pozwoli go przetransformować. Cześć Madziu, cześć kochana, cześć Zosiu. Pozwoli to przetransformować. Zobaczymy, to dopiero okaże czas. Wszechświat będzie stawiał nas
sytuacjach, które, no, w których będziemy mogli zobaczyć, czy to, co się wydarzyło, czy ta transformacja została dokonana. Dlatego tak bardzo dzisiaj chciałam pociągnąć ten temat jeszcze w tej energii warsztatowej, gdzie mówiliśmy w zeszłym tygodniu o polu informacji, o tym, co możemy ściągnąć z pola, jaka to jest energia, że jest to energia wszechświata. Ale kochani, my i nasza energia jesteśmy w centrum tego pola informacji. Witaj, Arianko. Jesteśmy w tym polu informacji tutaj i to nasza energia jest bardzo ważna. Dla kogo? Dla nas. Przede wszystkim dla nas. Nasza energia, czyli Twoja energia i moja energia, to nasza moc. To nasza moc do każdej zmiany, do każdej kreacji, do świadomej kreacji. Bo w momencie... Dlaczego tak dzisiaj przyszła właśnie ta nasza własna energia? Pracując na warsztatach, może nie teraz, nie tylko teraz, ale i na tych wcześniejszych, i na jeszcze wcześniejszych, i na dużo, dużo, dużo wcześniejszych, zawsze zwracam uwagę i na tych spotkaniach pod Szczęśliwą Siódemką, zwracam uwagę, żeby kierować się do środka, żeby cała ta energia, która jest nam potrzebna właśnie do tworzenia nas, fajnie powiedziane, do tworzenia, zaraz wrócę, bo coś popłynęło, ale żeby tą energię kumulować tutaj w nas, bo ona jest właśnie potrzebna do tego, żeby świadomie zmieniać. Czy zmieniać? Tworzyć nowych? A może właśnie z tej perspektywy patrzenia z boku, tak jak mówiłam ostatnio, z perspektywy tego kroku salsy, tego kroku w bok, popatrzeć inaczej. Przecież, kochani, z tym całym, jak to się nazywa, bałaganem, z tymi wszystkimi rzeczami, które my tak bardzo chcemy zmienić, które my chcemy z nas wyrzucić, to jednak jesteśmy my. Jesteśmy my. I my zawsze będziemy tacy. Będziemy tylko świadomi i będziemy mogli oglądać tą energię, która pojawia się w doświadczeniach. Cześć, Anetko. Cześć. W momencie, kiedy wchodzimy w doświadczenie, pojawia się energia w postaci czego, kochani? W postaci myśli, w postaci odczuć, emocji, w postaci... samo zdarzenie już jest energią, która wywołuje takie, a nie inne energie w nas. Energie w nas. Od nas będzie zależało, jak daleko pójdziemy w tej transformacji, żeby w tym doświadczeniu siebie zobaczyć. Arianka, a ty, Małgosiu, jeszcze w Polsce? Bo nie ma mandali. Jest mandala mojej synowej, jest układ mojej synowej, ona zawsze, kolorowa lampka, którą dostałam w prezencie i siódemeczka, którą nie bardzo mam jak sięgnąć tą ręką, ale ona sobie tutaj siedzi. Tak, jestem w Polsce, po siódemce, zbieram ostatnie jabłka, kochani, i wyruszam w drogę. Nie wiem, ile to zajmie, może po północy trochę, ale to tak jest, że jeszcze chciałam tą siódemeczkę zrobić tutaj, żeby nie pędzić w drodze i gdzieś się zatrzymywać. Tak to jest. Czasami trzeba pobyć troszeczkę dłużej, żeby mogły wydarzyć się różne inne rzeczy, które gdzieś tam za rogiem pewnie jeszcze czekają. No bo wszystko jest po coś, jak wiecie, wszystko jest po coś. Ta energia pojawia się właśnie po to, abyśmy mogli doświadczać inaczej. Bo wszystko to, czego doświadczamy inaczej, dzieje się poza strefą naszego komfortu. Mi też nie było komfortowo, na przykład na warsztatach łapać dziewczyny. Mówiłam, ja was tylko będę brała tutaj na klatę, nic poza tym, bo nie pozwalało mi to spać, nie pozwalało mi to po prostu funkcjonować tak, jak trzeba. Ale jestem wdzięczna za doświadczenie, jestem wdzięczna za energię, która przyszła, że wiem, że bardzo głęboki temat. A chodziło o apodyktyczną matkę, pojawił się w sztumie. Dlaczego energia? Popatrzcie, kochani, jak my w różnych sytuacjach zwracamy się nie do siebie, tylko w stronę innych osób. Zwracamy się w stronę relacji, zwracamy się w stronę doświadczenia, które się pojawiło, zwracamy się w każdą stronę, tylko nie w naszą. Jeżeli mówimy o tym, co się dzieje, pokazujemy czyjeś emocje, nie mówimy o swoich, czyli co robimy? Mamy totalne wycofanie. Nie umiemy przyznać się do tego, że szarpie nas gniew, miota nas złość czy gniew, że jesteśmy wściekli totalnie aż do czerwoności
nie umiemy powiedzieć. Zawsze odbijamy piłeczkę i pokazujemy, że to ta druga osoba. Nie mówimy o sobie. Gdzie idzie ta nasza energia? U nas jest wyparcie, a energia uderza. Uderza w to, co jest tam. I co się dzieje? Ta energia wraca. Ale ona wraca, jak ktoś ciebie wytyka palcem, to co ty robisz? Ty dokładnie też wytykasz go palcem, tylko troszkę bardziej, prawda? Energia wraca. My zostawiamy swoją gdzieś, karmimy sytuację, karmimy innych ludzi, karmimy relacje, które nie są dla nas, powiedzmy, szczęśliwe i dobrze się układają. I ktoś rośnie w tych doświadczeniach, a my malejemy. Bo zamiast zabrać to wszystko do siebie, to my to oddajemy. Magda przysłała... Nie miałam jakby drukować tego obrazka, więc na drugim telefonie pozwolę sobie Wam odczytać. Już. Magdalena przysłała taki obrazek, takiego drzewa. Tak nie bardzo tutaj. Tak. Będziecie później na Facebooku, to możecie zobaczyć. Jest to większe bryle, bo leżą bliżej. Zmienimy za chwilę na drugie. Negatywna energia, narzekanie, niepewność, wrogość, sarkazm, nienawiść, fałsz, lenistwo, nieszczerość, zamartwianie, stres, lęk, ego, ocena, złość, arogancja, tłumienie, ignorancja, poczucie wyższości, przemoc, wyśmiewanie. To są energie, które nas kurczą. Nie możemy wyjść z tej skorupy ślimaka. Ela, tak, masz rację. Ja tak zrobiłam, ale dopiero po 3 dniach zrozumiałam, że nie powinnam tak pisać i mówić. Dziękuję za te słowa. Elu, w momencie, kiedy się coś wydarza, to się wydarza. I wydarza się, bo się ma wydarzyć. Nie możesz winić siebie za coś, co zrobiłaś. Możesz tylko z perspektywy, jak ja to mówię, tego kroku w bok, popatrzeć na to, co zrobiłaś, ale bez oceny siebie. Bo ocena siebie też jest energią tą niższą. I wtedy co robisz? To ty wzbudzasz w sobie poczucie winy. A to nie o to chodzi. Doświadczenie, przeżycie, dokądś ciebie zaprowadziło. Jeżeli coś przychodzi i to się pojawia, no to ma się to pojawić. Czasami boli, kochani, czasami bardzo boli. Czasami bardzo bolą słowa. Ja nie mówię, że jestem święty anioł, jestem też taki nieświęty diabeł, bo w momencie, kiedy jestem w sytuacji, gdzie nie ma tej świadomości doświadczania, to tak jak mówiłam w poprzedniej siódemeczce, nakładamy maski, zmieniamy się, gramy rolę i wtedy ta energia, jak wulkan, wali w drugą stronę. I ona nie pomaga mi się rozwijać. Pomaga się rozwijać wtedy, kiedy przychodzi to takie uderzenie, kiedy ja się zatrzymuję w doświadczeniu i widzę, hej Gocha, to jest twoje. Gdzie ty szukasz? U kogo ty szukasz? Czego ty winisz milion innych osób dookoła? Zatrzymaj się. Grasz tę rolę dla kogoś, bo byłaś akurat wtedy potrzebna do tego, żeby się w to wcielić, ale to jest twój wzorzec. I wtedy, kiedy uświadamiasz sobie, że ta energia jest twoja, przychodzi to bum, potem są złamane żebra, potem jest ta radość, potem jest ciąg dalszy i jest to pokazanie, że ten wszechświat jest tak cudowny, bo on tak układa zbiegi okoliczności, żeby się to wszystko przepięknie rozłożyło. Ja dzisiaj tak szybko przeszłam do tematów, zapominając o tych pięknych 3 cytatach. Ja je mam tutaj, ja zaraz przeczytam, ale chciałabym jeszcze dokończyć ten obrazek Magdy. Pozytywna energia, proaktywność, działanie, pasja, pokora, odwaga, spokój, otwartość, kreatywność, wybaczanie, wdzięczność, pokojowość, radość, szczęście, lojalność, empatia, wsparcie, inspiracja, miłość, życzliwość, uważność, odpowiedzialność. Wszystko to, kochani, wysokie wibracje, wszystko to powyżej odwagi, bo żeby to wszystko wprowadzić w życie, żeby ta energia zadziałała dla nas, to niestety, albo stety, potrzeba tej odwagi, żeby wejść na ten pułap naszej asertywności i powiedzieć, hej, stop, moje ograniczenia
Zmieniacie tylko, może nie zmieniacie, tylko upewniacie mnie, moje ograniczenia w tym, że wieszam na siebie psy po prostu, bo ciągle będę mówiła, że jestem nieudolna, że mi się coś nie układa, że to nie jest tak, że nie umiem podziękować, że nie umiem wziąć za swoją pracę pieniędzy. Kochani, wszystko tak pięknie jest pokazane. Dlatego, Elu, jak hukniesz na kogoś, to nie win siebie za to, tylko popatrz, jaka emocja się pojawiła, skąd ona się wzięła i ile z tego doświadczenia jest po prostu twoje. I wtedy przyjdzie takie piękne uwolnienie, wtedy przyjdzie zrozumienie tego, że no, niewinny jest, że ten świat nie jest winny temu, że pojawiają się takie zdarzenia, tylko to, czego my chcemy doświadczyć, po prostu do nas przychodzi. Jest rezonans, jest buch. Nasze myśli, nasze słowa, nasze emocje, nasze reakcje. To jest ta energia, która przyciąga po to, żeby przetransformować. Magda jeszcze napisała w ten sposób, jak już jestem przy Madzi, to ja tą Madzi odczytam, muszę wziąć inne okulary. To już ja tą Madziulę odczytam. Energia, im wyższe emocje mamy w sobie, tym energia ma wyższą. Chyba energia ma wyższą, a jeśli one są nisko, to i energia jest niska. Wszystko zależy od nas, naszego nastawienia do ludzi, do świata. Gdy będziemy się złościć, to będzie niska, a jak będziemy kochać, radować się, to będzie wyższa. To my zarządzamy swoją energią i warto się uczyć, by ją jak najlepiej spożytkować. Każdego dnia możemy robić różne rzeczy, które podniosą energię. Może to być medytacja, wdzięczność, chodzenie boso, przytulanie się do drzew, osób bliskich, modlitwa, pomaganie. Każdy pewnie ma swoje rytuały, które wywołują radość, uśmiech i podnoszą energię, bo każdy jest inny i wyjątkowy. Tak, kochani, tak to wygląda. Każdy jest inny i wyjątkowy. I w momencie, kiedy wchodzisz w relacje z innymi ludźmi i szukasz rozwiązania, to fajnie jest zatrzymać się. Dlaczego ta relacja się akurat teraz pojawiła? Pięknie to było teraz widać na warsztatach w Sztumie, kiedy ten wzorzec matki pojawił się po prostu jak na dłoni. I pomyślałam sobie, jaki ten wszechświat jest kochany. Jedziesz, gośćka, z pękniętymi żebrami, bo pojawiło się coś tydzień wcześniej i idzie za tobą przepiękny wzorzec, który pokazuje kobietom, które są, ile w nich jest matki. Ile jest matki. I programy, które się pokazały i role, w które my się wcieliłyśmy na tych warsztatach, bo ja również, kochani, ja również. I płakałam, i krzyczałam, i wołałam, i byłam nie jednym, o, słyszycie, byłam nie jednym aspektem. Ale gdzie jest odwaga? Gdzie jest odwaga? Kiedy poszłam wczoraj do mojej mamy i mówię, mamo, czy ty wiesz, jaki temat był na warsztatach? Ty już mi nieco lepiej nie mów. No i widzicie, to jest tak. Chodzi o tę odwagę, chodzi o to, żeby pójść, przytulić, powiedzieć kocham. To było moje, bo ja zdobyłam to w czasie mojego doświadczania po prostu, mojego życia. W takim, a nie innym domu, z taką mamą, z takim tatą. Siedząc wspólnie przy stole, spożywając posiłki w Sztumie, można było zaobserwować przecudowne rzeczy, które się pojawiały, które były znakami, które otwierały nam oczy. Tak, które otwierały nam oczy, gdzie płynęły łzy, gdzie wyparcie było tak silne, że nie można było zrobić kroku do przodu. To są te energie, które są nam, kochani, potrzebne dla nas. W momencie, kiedy my je zauważamy, to zaczyna się zmiana. Może, kochani, nie zmiana, bo tu też nie chodzi o to. Chodzi o to, abyśmy dostrzegli siebie prawdziwego i nie oddawali swojej energii na zewnątrz po to tylko, żeby mieć to wyparcie, żeby być wybielonym, żeby się nie bać. Po prostu, żeby być dla wszystkich, tylko nie dla siebie. Dobrze, czytam teraz te piękne cytaty, które znalazłam wczoraj. To są cytaty, wszystkie trzy Sadhguru, tego pięknego, brodatego, starszego pana jogina z Indii. Piękne trzy cytaty. Życie to taniec czasu i energii.
utrzymywanie ich w dobrym rytmie jest pięknem życia. Zobaczcie, jaki krótki, a jaki treściwy. Drugi. Sposób, w jaki myślimy, jest tym, jak się stajemy. Cokolwiek uważacie za najważniejsze, naturalnie wszystkie wasze energie są do tego przyciągane. I trzeci cytat. Jeżeli zdobędziesz trochę więcej panowania nad swoimi energiami życiowymi, trochę więcej panowania nad swoim umysłem i ciałem, zobaczysz, że możesz stać się stuprocentowym panem swojego przeznaczenia. Co to znaczy, kochani? Co to znaczy panować nad swoim ciałem i umysłem? To znaczy być w tej energii świadomości, być w tej energii tego pola, które jest dostępne, tego pola informacji. Kochani, my jesteśmy taką skarbnicą informacji, a energię, którą posiadamy, energia ma moc tworzenia. Moc tworzenia tego, na co patrzysz, moc tworzenia, o czym myślisz, moc tworzenia siebie, jeżeli jesteś w sobie. Nie ma wczoraj, nie ma jutra. Nie ma już tej chwili przed chwilą. Już te cytaty są wspomnieniem. Już jest każde wypowiadane słowo, jest teraz. I to teraz dzieje się transformacja. Popatrzcie, ilu z was, czy ile, no ilu z nas, bo ja też, tkwimy w czymś, co nas dusi. Po prostu wspominając tylko, biorąc na myśl przywoływanie tego, co chcemy przywołać, w czym jesteśmy, praca, której nie lubimy, związki, w których jesteśmy postrzegamy siebie, że jest nam źle. Ela Sanek. Mam ciarki na całym ciele, ale też już lecą łzy. Oj, coś się dzieje we mnie. Może dlatego, że to, co doświadczyłam, musi wypłynąć, bo za długo dusiłam w sobie. Mam ciary też, Elunia, ciary też, ale odniosę się teraz też może i do Mirki. Mirka dzisiaj pracuje cały dzień, więc nie ma możliwości oglądania na żywo spotkania pod Szczęśliwą Siódemką, ale nagrała mi dzisiaj rano wiadomość, taką ponad 4-minutową. I to jest dokładnie, Elunia, to co mówisz ty. Działamy, przychodzimy, otwieramy się. Wyciągamy siebie za włosy ze strefy komfortu i po tygodniu czy po tygodniu z kawałkiem przychodzi to takie zatrzymanie. Zamknij tą papę, nie mów. Wracaj do siebie. I teraz to jest właśnie to, o czym mówiła, co mi dzisiaj nagrała Mirka. Ja mówię, jesteś gotowa. Gdzieś to zatrzymanie przychodzi tylko po to, żebyś stanęła w doświadczeniu, świadomym doświadczeniu. Nie możesz się już wycofać. Nie możesz już odzobaczyć, jak to ona mówi. Jak zobaczyłaś raz, to nie możesz już odzobaczyć, bo nie ma czegoś takiego, jak odzobaczyć coś. Dlatego jesteśmy w działaniu i idźmy za tym. Jeżeli czujemy w tym lekkość, jeżeli czujemy w tym spełnienie, to idźmy. Nie duśmy się w czymś, co nie pozwala nam swobodnie oddychać. W każdej relacji, w której jesteśmy, szukamy rozwiązania. Już wspomniałam przed chwileczką. Szukamy rozwiązania. Czego? Czegoś, co nam nie leży. Ale to relacja jest tylko znakiem, gdzie my musimy w sobie odszukać to, czego nie chcemy. Nie zwalajcie, pamiętajcie, nigdy więcej. O, dlatego rzuciłam pracę, pisze Moni. Moni. A Janka pisze dalej, ja na razie znikam, ale magiczny temat o tej naszej energii. Ale ja też idę się szykować i ogarnąć i może jeszcze wrócę do ciebie, Małgosiu, na chwilę. Idź, ogarniaj się, kochana, idź. Zawsze możesz to, zawsze będziesz mogła. O nie, nie wiem, czy ja ciebie odczytam, bo musiałabym tu włączyć. Muszę się podnieść cała, żeby to dotknąć. Aj. I będę sobie czas... Decyzję, cudownie się czuję, Moni. Kochani, nie bardzo mogę tą jedną ręką operować. Muszę się cała podnieść, żeby ruszyć ten ekran. No niestety, doświadczenia są doświadczeniami i po prostu. I są cudne, że możemy je dotknąć i doświadczyć tego wszystkiego po prostu. Jeżeli będziemy obwiniać innych, to
będziemy zawsze się kłócić, będziemy odchodzić, będziemy uciekać, będziemy się rozwodzić. Ja nie mówię, że rozwodów nie będzie i że nie będzie ucieczek. Może nie ucieczek, tylko po prostu świadomych odejść, bo w momencie, kiedy nie pomaga rozmowa, w momencie, kiedy kończy się uczucie, w momencie, kiedy nie ma już nic tak naprawdę, to po co tkwić w czymś, co nie jest dobre, co dla nas nie jest dobre. Pamiętajcie, my mamy być zadowoleni z każdej decyzji, bo jeżeli zrobimy coś dla kogoś i kosztem swoim, to w pewnym momencie przyjdzie frustracja, w pewnym momencie wrzut zrobi się tak ogromnie duży, że on pęknie. A jak pęknie, to wyleje się ten smród ze środka, wyleje się ta gorąca lawa, która wszystko po drodze zniszczy. A tu odchodząc, nie trzeba niszczyć, nie trzeba zamykać ze sobą każdych drzwi. To dzięki warsztatom u Ciebie, kochana, tam zaczęła się zmiana. Jestem wdzięczna, że stanęłaś na mojej drodze. No, może jeszcze stanę nie raz, moi kochana, może jeszcze stanę nie raz. I może nie jednemu. Ja bardzo się cieszę, że Wy stajecie na mojej drodze, bo dzięki Wam i dzięki tym sytuacjom, które się pojawiają, ja umiem już też szanować swoją energię. Pokazuję i dotykam i pokazuję gdzie, a co Wy z tym zrobicie, to naprawdę, kochani, to już nie leży w mojej... Ta moja jurysdykcja już nie sięga. Każdy podejmuje swoje własne decyzje, bez względu na to, jaki ma warsztat, jaki ma potencjał, bez względu na to, ile ma szuflad wypełnionych wiedzą. Nie ma znaczenia. Pamiętajcie, bądźcie zawsze ze sobą. Nie ciągajcie za sobą swoich partnerów, na przykład w różne miejsca, skoro to nie jest ich bajka. Jeżeli ktoś czegoś nie lubi, to... Ale to już nie jest ta sama energia, Małgosiu, co na żywo, bo to już nie ta sama energia, że jej tak nie czuć, nawet energia transmisji na żywo jest bardzo ważna. Arianka pisze, tak, zgadzam się z Tobą. Ja też uważam, że króciutki nawet live na żywo ma zupełnie inną wibrację, ma zupełnie inne znaczenie. Właśnie też o tym rozmawiałam rano z Mirką, że wolę zrobić króciutkiego live'a, nawet jeżeli czasami się zająknę albo po prostu będę w totalnej ciszy, bo nie będę wiedziała, co powiedzieć, niż nagrywać. Bo to nagrywanie jest takie sztuczne. Trzeba przerwać, jak się nie podoba, coś wyciąć, coś przekleić. A ja uważam, że energia wycięta i przeklejona to już nie jest całość. Całość jest wtedy, kiedy płynie. Całość jest wtedy, kiedy bez względu na to, czy jest ten kiks słowny, czy przekleństwo, wtedy jest ta całość, wtedy jest ta energia, która dochodzi. Wtedy pokazuje się rezonans. Jeżeli doświadczysz tego, że odkrywasz w doświadczeniach wzorzec, to, co się dzieje w ciele, to jest, kochani, jak huragan. To po prostu pojawiają się momentalnie w głowie wszystkie sytuacje, kiedy zakładałeś maskę, czy zakładałaś maskę, wtedy, kiedy grałaś, wtedy, kiedy udawałaś, wtedy, kiedy się bałaś, wtedy, kiedy nie umiałaś powiedzieć. Powracają te sytuacje i mówisz, matko, przecież to jest moje. Przecież to jest moje. I ta odwaga powiedzieć głośno. I ta odwaga powiedzieć tak, muszę iść i powiedzieć mojej mamie, mamo, kocham cię. Mamo, miałam do ciebie taki czy siaki stosunek. Ale ja odgrywam dokładnie taką samą rolę. Odgrywam po to, abym mogła znaleźć, co się we mnie zapisało. Co się we mnie zapisało. I my szukamy w innych rozwiązaniach. Szukamy właśnie tych relacji, żeby mieć na kogo zwalić winę, że nie umiemy jeszcze wziąć za siebie odpowiedzialności za to, co kreujemy. My byśmy chcieli wszystko. Chcielibyśmy mieć bogactwo, chcielibyśmy mieć piękną pracę, cudowny związek, piękny dom z basenem, samochód, ogród. Wszystko byśmy chcieli mieć. Ale kurczę, ale odpowiedzialności żadnej. Żadnej. A to nie da tak się iść przez życie bez odpowiedzialności żadnej. Wszystko to, co we mnie, każde doświadczenie, to, że zadecydowałam, że zostaję dzisiaj tutaj na siódemkę, to, że zadecydowałam, że pójdę jeszcze, zbiorę jabłka i że nie wyjadę o 6 rano, tylko o 15 czy 16, to jest moja decyzja i nikt, absolutnie nikt nie jest temu winien. To jest moja decyzja, że będę jechać w nocy, że przyjadę późno, że mogę być zmęczona.
za wszystko, jeżeli uda nam się, kochani, świadomie wziąć odpowiedzialność, to ta nasza energia tworzenia będzie zupełnie inna. Zupełnie inna. I jeżeli zadasz sobie pytanie dzisiaj, teraz, jak na siebie patrzysz teraz, co widzisz, co czujesz, jak siebie oceniasz, na jakim poziomie wibracyjno-energetycznym jesteś, na jakim? Kochani, poprzez te wszystkie transformacje i przez te wszystkie warsztaty, które się odbywają i te, które się odbędą, one zawsze będą inne. Te były przecudowne. Te czytania z Akaszy poprzednie były, jak to mówi mój synuś, mój wnusio, zajebiste, po prostu. Zajebistość od początku do końca. Te były dokładnie takie same. Zupełnie inne, z przeogromną dawką magii. Zupełnie inne niż te pierwsze kwantowe, które były w Przeborowie. Totalnie inne. Dziewczyny bardziej gotowe, bardziej otwarte, bardziej zobaczyły siebie z perspektywy kroku salsy w bok. Po prostu z perspektywy kroku. I jeżeli można to zobaczyć i można to dotknąć, to przychodzi przecudowne uwolnienie, przecudowne. To się będzie jeszcze układało bardzo długo, bardzo długo. I kochani, po prostu wstyd. Wstyd to gdzieś tam trzeba wyrzucić. Trzeba wyrzucić dumę, trzeba przejść na tą wyższą wibrację, wyższą, która pozwoli dokonywać zmian, która pozwoli powiedzieć: mamo, pozwól mi oddychać. Mamo, nie decyduj za mnie. Mamo, jestem dorosła, czy jestem dorosły. Mamo, nie dzwoń do mnie codziennie. Mamo, 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 czy tato, kochani. I wystarczy tylko wziąć je ich w ramiona. I dopóki jeszcze są, dopóki jeszcze żyją, dopóki jeszcze możemy ich dotknąć, powiedzieć po prostu: ty jesteś ty, a ja jestem ja. Ja nie muszę myśleć twoimi myślami, ja nie muszę czuć twoimi emocjami, ja po prostu mam swoje życie, mam swoje doświadczenia, swoje upadki, swoje miłości, swoje rozterki. Każdy z nas jest indywidualny i nie ma czegoś takiego, że ja ci każę, a ty robisz. Oczywiście robisz, ale ile rodzi się w tobie frustracji, ile zapisuje się programów na zaś, jak ja to mówię, żeby mogły w odpowiednim momencie się obudzić, żeby odaktywniły się te kody i powstawały rzeczy totalnie nieciekawe, wywołujące złość, smutek i frustrację. Kolejne pytanie, dlaczego ciągle uciekasz od zmiany? Ktoś powie: nie uciekam. A czym tak naprawdę jest zmiana? Czym jest zmiana? Wiecie, dlaczego uciekamy od zmiany? Dlatego, że boimy się poznać prawdziwego siebie. My mówimy: bądź sobą prawdziwym, a my się tak naprawdę boimy siebie poznać. Bo my jesteśmy tym wszystkim, co mamy w sobie. Z tą dupą i z tym tyłem i z tym przodem. Z tą zajebistością i niezajebistością. Z tym, że możemy być wulgarni i niewulgarni. Że możemy być mili, kochani, ale też możemy mieć diabła za skórą. To jesteśmy my. Każdy z nas jest taki, jaki jest. Pamiętacie? Kiedyś mówiliśmy o maskach. W momencie, kiedy nastaje noc, kiedy jesteśmy sami, kiedy spadają wszystkie maski, kiedy możesz sobie piernąć, beknąć, wsadzić palec do nosa. Kim się stajesz? Kim się stajesz? Sobą? A czego się tak boisz na zewnątrz? Dlaczego boisz się siebie pokazać na zewnątrz? To są te energie. Można by było też o energiach, kochani, mówić bardzo dużo. Zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy spadają te maski, kiedy odkręcamy ten wentyl i to powietrze gdzieś z nas uchodzi. Co się dzieje? Zobaczcie, jakie przychodzi totalny luz, jaka przychodzi lekkość. Zobaczcie, co robimy w momencie, kiedy się chronimy, kiedy się boimy. Zobaczcie, jak rośnie nasze ciało. Zobaczcie, jak zakładamy ten tłuszczowy pancerz tylko po to, żeby w nas nie strzelano. Nie strzelano. Raz jest tak, raz jest tak. Raz jest wzlot, raz upadek. Góra-dół. Duch i materia. Sinusoida każdego dnia, w każdej chwili. I dokładnie zadajcie sobie pytanie, z jakiej perspektywy patrzysz na siebie,
Co by było, gdyby moje spojrzenie było dzisiaj inne? Inaczej spojrzę na siebie, nie ciągle w lustrze, a stanę z tyłu, postawię lusterko z tyłu, albo z boku, albo zobaczę, czy mam drugą brodę, czy jej nie mam, tak? Nie tylko tak, nie tylko do kamery, nie tylko wymalowana i wypieszczona, ale taka prawdziwa, zapłakana, ze zmarszczką rano, z zapuchniętymi oczami po wstaniu, po ciężkich transformacjach, po płaczu, po wszystkim. To jest ta prawdziwość, to jestem ja cała. Nie tylko ta Gośka, nie tylko ta Gośka taka pokazana, gdzie tam lekko się wymaluje, ale ta, która stoi bez makijażu, która ma te piegi i to jest ta prawda. Czemu my się tej swojej prawdy tak bardzo boimy? A chcemy być prawdziwi, chcemy pokazać prawdę. Komu? Komu my chcemy pokazać prawdę, skoro my boimy się sami siebie? Sami siebie. Przeczytam teraz Elę Sanek. Ela Sanek napisała też wczoraj pod postem. Witaj Iskierko. Piękny, nazwała mnie Iskierką i chyba zostanę tą Iskierką i zacznę reagować na Iskierkę. Witaj Iskierko. Piękny temat. Energia. Dopiero teraz wiem, jaka ważna jest dla nas pozytywna energia i robienie tego, co kochamy, co czujemy sercem. Kiedyś brałam pracy, jakie mi dawali, ale najczęściej było to, co nie lubiłam robić. A tak już lubiłam, to był taki, a jak to, co już lubiłam, to był szef upierdliwy, krzyczący i wszystkiego się czepiał, że po całym dniu byłam jak dętka, z której zeszło powietrze. Nie tylko ja to odczuwałam, ale po zakończeniu pracy każdy wychodził i mówił, dobrze, że ten dzień się skończył. Pisać tu dużo, ale też odczuwałam bardzo. Teraz na wakacjach. Ja nie oglądam telewizji, a moja rodzina tak. I od rana trudne sprawy i wiele innych, co zjadało całą energię, mimo że tego nie słuchałam, a siedząc na dworze to i tak słyszałam, bo to TV na cały regulator. Ja się może tutaj zatrzymam na chwileczkę, Elunia. Nie czytałam tego wcześniej. Zatrzymam się. Kochani, to jest tak. Ela napisała ostatnim razem. Napisała tak. Wracam do domu, nareszcie mogę być w moim polu serca, bo jak się jest z rodziną, to nie można. Są sytuacje, gdzie jest trudno, ale warto jest poza tę strefę komfortu wyjść i powiedzieć, słuchajcie, wy oglądacie trudne sprawy, to ja wychodzę do ogrodu, idę sobie pochodzić boso, idę sobie pośpiewać, idę sobie potańczyć. A czemu tak? No bo taka jest moja wola, po prostu taka jest moja wola. I tak naprawdę wszędzie można te chwile zrobić, tych parę głębokich oddechów i powiedzieć, jestem tutaj, jestem w sercu, jestem, schodzę stąd tutaj. Wystarczy położyć tutaj rękę i nasza uwaga już jest tutaj i jesteśmy w polu serca. Niech sobie żyją jak chcą. My świata nie mamy zmieniać. My mamy energię kierować do siebie i zmieniać siebie. My mamy być tutaj w środku dla siebie, nie dla kogoś innego. My nie mamy się podporządkowywać rodzinie. My mamy być tacy właśnie, jacy. Mamy być sobą. A jeżeli chcesz być sobą tylko w domu, a nie gdzieś na ulicy czy u kogoś, to zobacz, jak bardzo, jaka rodzi się w tobie frustracja, jak czujesz się z tym źle, jak cię to kurczy. Są w nas plusy i minusy. I plusy i jedno bez drugiego nie istnieje. W momencie, kiedy doświadczasz tego ciężkiego, to są te nasze kwantowe skoki. Ten, który przeszedł przeze mnie, gdzie zmieniła się też i moja wibracja, że może ten level do góry, o ten jeden stopień poszłam, gdzie ty, Elu, nawet w tym całym zgiełku, w tym rodzinnym hałasie, oglądałam twoje filmy, może nie codziennie, ale oglądałam wasze wycieczki, spacery, to siostra, to mama, to jeszcze ktoś, zawsze było tłoczno i radośnie, bo nie powiem, że głośno, tylko radośnie na tych filmach, które udostępniałaś. Ale też zdaję sobie sprawę, że wchodząc gdzieś w energię, która już jest gdzieś tam ułożona, z naszą inną wibracją, jest nam czasami ciężko. Ale trzeba po prostu z tym iść dalej. Tak właśnie rodzi się wyższa świadomość. Ludzie przy nas też zaczynają zupełnie inaczej patrzeć. Zmieniają perspektywę. Czemu Elunia robi tak? Czemu Małgosia robi tak? Czemu Agnieszka robi tak? Au! To niech płyną serduszka do Małgosi. Coś nie mogę się z tobą rozstać, Małgosiu. A już chyba za chwilę idę się szykować.
Czekaj, kochana, jeszcze tu coś napisałaś więcej. Ach, niech płynie dobra energia. Dzięki, niech płynie. Niech płynie, to dla Was płynie. Dla mnie płynie, ale i dla Was płynie. No po to tutaj jesteśmy, w tej przestrzeni transformacji, żeby to płynęło. Dobra, czytamy Lunię dalej. Potem znalazłam sobie zaciszne miejsce. O, proszę. Zaciszne miejsce. Żeby nie słuchać. Uciekałam do ogródka. Proszę, jak popłynęło, bez czytania. Sobie plewiłam. To pomagało mi nabrać tej cudownej energii, bo to lubię robić. A też przebywanie z osobami, co nic nie wiedzą, albo coś tam słyszeli o energii i tym podobne, mówili takie bzdury, że nawet tłumaczenie im, że to inaczej działa, nie dali sobie przetłumaczyć. Kochani, pamiętajcie, zostawcie zbawienie dla siebie. Nie zbawiajcie świata. Nie kształtujcie, nie prostujcie czyichś kręgosłupów, bo dopóki ktoś nie zechce wyprostować sobie swojego kręgosłupa sam, to gdybyś nawet rozłożył się, czy rozłożyła na czynniki pierwsze, nie jesteś w stanie zrobić za kogoś czegokolwiek. Mówili, ty zachowujesz się, jakbyś nie była tu na ziemi, a tu są problemy, choroby i nieszczęścia. A skąd one są? My jesteśmy na to wrażliwi, a ty mówisz, daj spokój. Mówisz do nas, zacznij myśleć o sobie, pokochaj siebie. My wszyscy kochamy siebie, ale jesteśmy wrażliwi na to, co się dzieje. Po wodzie, płoną lasy, ludzie chorują, dzieci, tak jak my, mamy być spokojni i myśleć o sobie. Zobaczcie, kochani, jak trudno jest zmienić. Cześć, Magdalenko. Jak trudno jest zmienić przyzwyczajenia, jak trudno zmienić jest programy, jak trudno zmienić jest coś, co przez lata nam wgrywano. Ty bądź zawsze dla kogoś. O tym właśnie chciałam dzisiaj powiedzieć, że to nie chodzi o to, że my będziemy egoistami, że my będziemy się kierować do siebie, ale raz na zawsze, zapamiętajmy sobie to razem, jeżeli we mnie będzie pełno, to ja z tego pełnego mogę Wam dać. Ale jeżeli nie będzie w nas pełno, to będziemy dawać czegoś, czego nie mamy, a w nas będzie się wypełniało, w nas będzie wchodziła złość, rozgoryczenie, gorycz, po prostu będzie wchodziła gorycz, będzie wchodził ten jad, będzie wchodziła trucizna i my będziemy zatruwali swoje własne ciało, bo poszła energia, której nie chcieliśmy oddać. I to fajnie by było, żebyśmy sobie zapamiętali, najpierw ja, znacie tą zasadę, kto w samolocie ratuje się jako pierwszy? Matka zakłada sobie maskę, żeby mogła uratować dziecko. I tak jest, dokładnie tak samo jest. Potraktujcie wszystkich dookoła jako swoje własne dzieci. Więc zakładajcie te maski tak często, jak musicie, abyście mogli mieć moc, power do tego, żeby zbawiać ten świat, jeżeli potrzebujecie go zbawiać. Pamiętajcie, nasze zbawienie to jest zbawienie świata. Bo kiedy my stajemy się inni, to wszystko to, co jest dookoła nas, nabiera zupełnie innej mocy, nabiera zupełnie innej energii, innej wibracji, inne się robią połączenia, tworzy się zupełnie coś innego. Pamiętajcie, zawsze my, jeżeli my mamy problem, wracając do tej apodyktycznej mamy, bo taki się wytworzył ten temat, to jest to w nas. Popatrzmy na siebie, na swoje zachowanie. Kiedy wcielamy się w tą rolę, bo to nie jest tak, że my jesteśmy cały czas taki, że wzorzec w nas jest 24 godziny na dobę przez całe nasze życie. Nie. Przychodzą sytuacje, gdzie my zaczynamy tę rolę grać. I zobaczcie, kiedy to się dzieje. Tu właśnie chodzi o tę świadomość, żeby zobaczyć tę energię, która się pojawia tutaj. I zobaczycie, że wszystko to, co jest dookoła, się rozpuści. Rozpuści się, bo nie będzie miało innego wyjścia. Musi się rozpuścić. Musi się rozpuścić. Nie dało rady przetłumaczyć. Starałam się tłumaczyć spokojnie, ale nic nie wychodziło mi, nie wchodziło im do głowy. Coś im tam przytaknęli, potem i tak odwrócili na nieszczęścia. Ręce mi opadły, a moja energia uciekła. Wiadomo dobrze, że był śmiech i różne ciekawe opowiadania, że ładowałam ją i dałam radę w miarę utrzymać. Jedno wiem, że dla mnie w Polsce ciężko było utrzymać nie tylko z osobami, co przebywałam, ale też na wyjazdach, jak słyszałam rozmowy ludzi narzekających, jak byłam kilka godzin u fryzjerki, a tam kilka pytań, co rozmawiały. Wyszłam zadowolona z włosów, ale nie z tego, co słyszałam, co mówili, to, co dotarło do mojego umysłu.
Alunia bardzo dużo napisała, ale ja się bardzo cieszę, bo to jest też uwolnienie, kochani. To napisanie to jest też uwolnienie. Obniżyło mi moją energię. Przez kilka godzin krążyły we mnie te informacje. Rozmowa z siostrą o zabawnych momentach i nasz śmiech nie pomogło, bo dalej to było, aż musiałam wyjść, pobyć z naturą, oddechy, krótka afirmacja i dopiero minęło. Wiem, że nie dałabym rady utrzymywać swojej energii, jakbym na każdym kroku słyszała same nieszczęścia, a słyszałam prawie cały czas. Nie wiem, czy to moda teraz tam, czy ludzie w ten sposób wychodzą na swoją drogę rozwoju, że muszą poczuć ogromny ból w sobie, żeby z tego wyjść. Być może tak, ale to już im zostawiam, bo nawet tłumacząc, że nie powinni tak zasilać tego negatywnego, jestem tą nieczującą. Dlatego mówię, Elunia kochana, nie zbawiajmy, zbawiajmy siebie. Nie wybieramy sobie rodziny, wybieramy ją sobie, to znaczy się wybieramy ją po nasze doświadczenia, po to, żeby można było doświadczać. Dlatego wybieramy sobie rodzinę, ale to my, idąc już naszym życiem, tą naszą duchową ścieżką, wybieramy, gdzie chcemy postawić naszą stopę. To my wybieramy, w którym miejscu chcemy być. To my decydujemy o tym, czy umiemy powiedzieć, jak się z tym czuję, jest mi z tym źle. A może warto było powiedzieć, przyjeżdżam na 2-3 dni, może darujmy sobie oglądanie telewizji, może pójdźmy do lasu, może nie mówmy o nieszczęściach, a pomówmy o miłości, o radości, pomówmy o tym. Wiadomo, że dookoła nas toczy się życie i cała ta energia, która jest, jest każdego z nas i jest to pole dookoła. To się dzieje, to się będzie działo, bo tak wygląda życie, ale to my decydujemy, gdzie chcemy oddać cząstkę tej najbardziej wartościowej energii, tej naszej. Co chcemy zasilić? Te trudne sprawy? Dlaczego ty, dlaczego ja? Szpital na peryferiach, czy jeszcze jakiś inny? Czy wojnę? Może Ukrainę? A może COVID-a? A może szczepionki? A może jeszcze to, a może jeszcze tamto? Właśnie motyl żółty przyleciał do mojego okna. Ja sobie wczoraj robiłam żółte paznokcie i przyleciała, ja zrobiłam sobie nawet zdjęcie. Przyleciała taka piękna ćma i tak siadła mi, jak miałam rękę włożoną w aparacik. I tak mi tutaj usiadła i sobie siedziała. Pomyślałam, znowu jakaś informacja, znowu jakaś transformacja. Może właśnie warto zacząć być asertywnym i zacząć o tym mówić, że jest coś, co mi się nie podoba. Nie, że wy coś robicie przeciwko mnie, bo to znowu będzie oddanie energii tam i wróci złość. Ja jestem niezadowolona, ja nie lubię takich programów, ja, pamiętajcie, zawsze ja. Jeżeli mówimy o sytuacji, to nie, bo on będzie taki, bo on na pewno to zrozumie. Nie wiesz tego, nie możesz, możesz tylko za siebie odpowiadać. Nigdy nie wiesz, co kto zrobi, nigdy nie wiesz, co kto ma w głowie. Gdybyś wiedział, co drugi człowiek o tobie myśli, zmieniłbyś myślenie o sobie. Pamiętajcie, to jest taka zasada. Nigdy nie wiesz, jeżeli czegoś się boisz, jeżeli boisz się kogoś spotkać, bo myślisz, że ktoś ciebie odrzuci, to jest twoje myślenie. Dopóki się nie spotkasz, nie doświadczysz. Jeżeli boisz się zadzwonić, bo myślisz, że ktoś nie będzie chciał z tobą rozmawiać, to jest twoje myślenie. Dopóki nie zadzwonisz, to nie będziesz wiedział. Pamiętajcie, nie możemy zaręczać za kogoś, bo każdy ma swoją energię, każdy jest królem i królową swojego królestwa, każdy ma swoją wibrację i to my decydujemy, na jakie części chcemy je rozłożyć, ją rozłożyć i dokąd ją posłać. Ja tą Elunię jeszcze dokończę. No ale jeszcze Elunia, tak jak piszesz, potrzebny jest ten ból, żeby dokonać tego kroku, tego skoku kwantowego, potrzebny jest ten ból właśnie po to, żeby zobaczyć te plusy i minusy, bo to zawsze na jednej linii leży. Żeby można było tego skoku dokonać, to trzeba najpierw, myślę, że upaść i zobaczyć z tej perspektywy, jeszcze raz powtórzę, tego jednego kroku w bok. Jak wyglądam? Co woła? Czy to strefa komfortu? Dlaczego się nie ruszam? Dlaczego boję się tak naprawdę zobaczyć siebie z tą całością, którą mam? I to już jest, kochani, uwolnienie. Jeżeli zdacie sobie sprawę, że wzorzec apodyktycznej matki, bo wracając do tego wzorca, jest we mnie, to jesteście na drodze ku wolności.
Jesteście na drodze ku wolności. I już od teraz macie wybór zachowywać się tak, wtłaczać znowu na siebie tę maskę, odgrywać tę rolę, czy po prostu iść obok inną ścieżką. Inną ścieżką. Być może muszą poczuć ogromny ból w sobie, żeby z tego wyjść. Być może tak, ale to już im zostawiam, bo nawet tłumacząc, że nie powinni tak zasilać tego negatywnego, jestem tą nieczującą. Nie wiedzą, ile ma mocy pozytywna energia wysyłana do każdego. Czy to chora osoba, czy do tych wszystkich negatywnych wiadomości. Wysyłać kulę światła i miłość. Kreować ten świat taki, jaki chcą widzieć i tylko tak każdy z nas może zmienić. Ja już jestem w świecie pięknej energii i nie ma już negatywnych wiadomości. Wiem, że nikt nie ucieknie od negatywnych wiadomości, ale ja mam ten komfort bycia potem w ciszy i nikt nie zakłóca mi oczyszczania tego. I szybko ta energia powraca, a też nie ma tego codziennie. Ja ze swoim partnerem dbamy o to, żeby żyć w tej wysokiej. I jak napisałam, kiedy coś wychodzi niskiego, od razu uśmiechamy się i mówimy, jedziemy nad wodą, czy medytacja, co lepsze w tym momencie. Jeśli wieczorem medytujemy, jak w dzień, to też wybieramy to, co wiemy, że w tym momencie szybciej oczyścimy. Serdeczności dla wszystkich i moc cudownej energii. Pięknie jest wejść w proces i zobaczyć, kurczę, to jest moje, pojawiło się. Lunia to nie jest tak, że nie dotyka nas ta niska energia, ona nas dotyka. Ona się pojawia w naszym polu właśnie po to, abyśmy mogli zobaczyć, jaka cząstka tego jeszcze jest w nas. I to są właśnie te piękne momenty, wtedy kiedy stajemy się świadomi w danym momencie i to zauważamy, kiedy możemy to dotknąć, kiedy możemy poklepać, kiedy możemy powiedzieć inaczej. Weź się w garść, dokładnie, mówię do wszystkich, i do siebie, i do każdego z osobna, weź się w garść. Spójrz na cierpienie, spójrz na lęk i po prostu zaakceptuj, bo od tego rozpoczyna się proces. Zaakceptuj, że to jest twoje, że taki jesteś po prostu, że taki jesteś. Jak przywołasz do siebie emocje, czy potrafisz przywołać emocję, która już wybrzmiała, która się przetransformowała? Spróbuj przywołać emocję, która już wybrzmiała. Jeżeli potrafisz ją przywołać, kiedy wrócisz pamięcią do przeszłości i potrafisz przywołać emocje, czyli twoje ciało zareaguje, czyli kochani, jeszcze nie jesteście uwolnieni i jeszcze jest coś, co powoduje ten niepokój. Dlatego zwracajcie uwagę zawsze do siebie, zawsze. Wtedy będziecie mogli odczytać wszystko to, co się pojawia. Wszystkich ludzi, którzy staną na waszej drodze, bo oni staną z jakiegoś powodu. To jest wasza synchronizacja, to jest wasze wysyłanie energii. To jest ta osoba na tej drodze najlepsza do tego, żebyś zauważył czy zauważyła swój wzorzec. Przeczytam teraz Anetkę, bo Anetka też jeszcze napisała, ale już nie zdążyłam wydrukować Anety. Anetka napisała tak. Nasza energia jest tym, czym emanujemy. Na jakich jesteśmy wibracjach? Bardzo ważne jest dla mnie, aby umieć zadbać o swoją energię. Pracując ze sobą, możemy zadbać o swoją energię ćwicząc jogę, która świetnie zwiększa czucie w naszym ciele, zwiększa również nasze postrzeganie, percepcję na otaczający nas świat, chodzenie boso po trawie, łączenie się z Matką Ziemią również zwiększa naszą energię, przytulanie się do drzew, medytacja również zwiększa naszą energię, nieważne jaka ona jest, czy robimy ją chodząc, czy robimy ją siedząc w domu. Ważne jest, żebyśmy byli w sobie. Medytując, uspokajamy swój umysł i pędzące myśli, które nadchodzą do naszej głowy. Bardzo ważne jest, aby później nie trwonić swojej energii tam, gdzie jest nasza uwaga, tam jest nasza energia. A żeby nie było, to ja tego wszystkiego uczę się i najważniejsze jest, że to, co robię, przynosi mi ogromną radość i satysfakcję. I jest to dla mnie ogromnym motorem napędzającym do tego, żeby
napędzającym i od tego zależy, jak będzie wyglądał mój dzień. Zobaczcie, kochani, energia. Taki piękny ten... Przywołałam, momencik Ela, przywołałam wczoraj i dalej był niepokój i wiem, że mam dalej pracować. Tak, tak. Jeżeli coś przywołujemy i mamy, kochani, to drżenie, bo możemy przywoływać różne rzeczy. Możemy przywoływać te rzeczy piękne, które jeszcze powodują w nas drżenie, powodują dreszcz i te wspomnienia, które się pojawiają, to też mamy coś niedokończone. Mamy coś, co też tak naprawdę teraz się odzywa. Dlaczego teraz akurat powracam pamięcią do przeszłości, opowiedzmy. Dlaczego nie robiłam tego rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, 10 lat temu? Dlaczego akurat teraz? Dlatego, że ten wszechświat mówi: hej, Małgorzata, hej, Ela, hej, Magda, hej, nie wiem, Iwonka, druga Magda, jesteś gotowa. To jest ten moment. To jest ten moment na to, abyś mogła zobaczyć, abyś mogła zakończyć, abyś mogła uwolnić, abyś mogła poczuć tę radość i pójść z lekkością w nowe doświadczanie, w nowe. Dlaczego ciągle na czworakach? Dlaczego ciągle prosić? Dlaczego ciągle żebrać? Dlaczego ciągle jęczeć? Dlaczego ciągle być w wycofaniu? Bo być w wycofaniu to ciągle jest ta zamknięta strefa komfortu, bo ludzie, bo to, bo tamto, bo jak będę wyglądać, bo nie mam jeszcze tyle odwagi, bo będą się śmiać, bo będą wytykać palcami. Będą, oczywiście, że będą. Wytykali, wytykają i wytykać będą, mówiąc po polsku, bo tak wygląda życie. Tylko czy ty będziesz umiał, czy umiała odnaleźć się w tym wytykaniu? Tu będzie spokój, to niech wytykają. Wytykają siebie, wytykają swoją niemoc, wytykają swój smutek, wytykają swój ból, wytykają swoją frustrację. Wtedy, kiedy powracasz świadomie do siebie, kiedy wiesz, że jesteś taki, a nie inny, z mocą huraganu, tak jak powiedziałam, dokonujesz tego przewartościowania, tej zmiany tych starych programów, dostrzeżenia przyzwyczajeń, dostrzeżenia tego, co jest w tobie. I to jest właśnie to piękne, to jest piękne. Nie wiem, chyba wszystkich przeczytałam, nikogo nie pominęłam, zaraz zobaczymy. Chyba nikogo nie pominęłam. Magdę miałam wydrukowaną, Elę miałam wydrukowaną. Magdę odczytałam, Anetkę odczytałam, chyba wszystkich odczytałam, jeżeli chodzi. I kiedy odkrywasz swoje dlaczego, kiedy odkrywasz swoje dla... Oj, pardon, muszę drugą ręką. Kiedy odkrywasz swoje dlaczego, znajdujesz też odpowiedź na to dlaczego. I wtedy, kiedy pojawia się niepokój, wtedy też już wiesz, że to jest jeszcze ten moment, który potrzebuje troszeczkę miłości, troszeczkę akceptacji, troszeczkę ukochania. Może warto zmienić myślenie. Może warto złapać się, cześć Anula, może warto złapać się na tym myśleniu, o czym myślę. I jak to myślenie wygląda? Ile tam jest w tym słowie nie? Albo ile jest tego słowa ale? Albo zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, ile jest rzeczy, gdzie możemy się zatrzymać i zobaczyć, co ta nasza energia robi z naszą myślą? Jaki myślokształt się tworzy? Co się pojawia? Jak bardzo łapię się tej myśli, jak hak? Zaczepiam się i tworzę coś, czego nie ma. Oddaję najpiękniejszą energię do stworzenia gówna, że się tak wyrażę, które potem zaczyna boleć, które potem zaczyna kopać, które potem zaczyna gryźć, które potem zaczyna ubezwłasnowalniać, które potem powoduje nerwice, depresję, a potem czasami śmierć. Zobaczcie, co może zrobić energia. Zawsze powtarzam, energia jest neutralna. Neutralna. To my swoimi myślami, emocjami, tymi wibracjami, sytuacjami, które się zadziewają, ukierunkowujemy naszą energię, wkładamy w te miejsca i powodujemy wzrost
tego, czego nie chcemy tak naprawdę. I im bardziej nie chcemy, tym bardziej to do nas przyłazi, tym bardziej otwiera ten swój pysk, żeby nas złapać. Naprawdę, uwierzcie mi, im bardziej czegoś nie chcesz, im bardziej od czegoś uciekasz, to goni ciebie tak bardzo szybko, że złapie cię w którymś momencie za piętę. Złapie i dziabnie, po prostu dziabnie. Kałusia już zimna, więc teraz wy coś napiszcie. Znaleźć siebie, zaakceptować, nie wypierać siebie takiego, jakim się jest. Nie wypierać, nie mówić, nie, tego we mnie nie ma, to nie jest moje. Jak się wypiera, to znakiem tego jest. Pamiętajcie, jest. Po prostu jest. Mój Oluś się śmieje tak głośno, że ja go tutaj słyszę. Nie wiem, czy się nagra, ale on ma taki cudowny śmiech. I tak człowiek im dłużej zostaje, zawsze tą jeszcze godzinkę dłużej, jeszcze godzinkę, może jeszcze godzinkę. To jest bandaż, kochani. Nie patrzeć, proszę, nie patrzeć. Tu jest bandaż, który przytrzymuje te żeberka. Ale naprawdę w momencie, kiedy bąbnęłam w tę wannę i tak sobie pomyślałam, co to jest, nie chcesz sama jechać do Polski? A potem przyszło, przecież żebra, przecież te górne żebra, to mama, to wzorzec, z którym pracowałaś wcześniej. Zobaczcie, kochani, nam się wydaje, że to nieszczęśliwe wypadki nas dotykają. No owszem, mogłabym się bardziej poturbować, ale to tylko żebra, to aż żebra, i które są tak bardzo wymowne do tematu. Tak jak mówię, czy to zostało przetransformowane, nie ma się co chwalić. Ja chcę tylko na tych naszych spotkaniach, gdzie jest ta transformacja, pokazać wam, na co zwracać uwagę, jeżeli coś się dzieje. Szukajcie. W internecie naprawdę jest tak dużo odpowiedzi na wasze pytania. Tak bardzo dużo. Przebiegnie wam drogę pies, szukacie zwierzęta mocy. Ale jak stuknie wam żebro, no to już nie szukacie, idziecie do lekarza. No wiadomo, że trzeba... Nie wiadomo, bo to różnie to bywa. Jedni chodzą, inni nie. Każdy ma swój sposób na siebie i nie można komuś czegoś kazać. Ale jeżeli skoncentrujemy się, było zdarzenie, był wzorzec, była transformacja, nagle pach, są żebra, no to może zamiast szukać zwierzęcia mocy, wpisać według totalnej biologii czy germańskiej medycyny, jeżeli ktoś się interesuje tymi zagadnieniami, po prostu zobaczyć, o czym mówi do ciebie żebro. O czym mówi tutaj, o czym mówi żebro. I fajnie jest, kiedy nauczymy się wracać do swojego uzdrowienia, o tak powiedzmy, uzdrowienia poprzez świadomość. Wtedy ta nasza energia będzie ukierunkowana na nas. Kochani, pod każdym zębem kryje się ktoś albo coś do przetransformowania. Na prawej stronie, na lewej stronie jest ojciec, jest matka. Oj, Elunia, czekaj, okulary, kochana, nie uciekaj tak szybko. Ja kiedy chciałam rozmawiać o przeszłości i o tym, dlaczego miałam zadawany ból w rodzinie, to od razu przestań. Trzebisz się tym, co było. No chyba żywisz. Nie potrafisz żyć tym, że teraz jest dobrze, po co zadajesz? Aj. Elunia, uciekłaś mi, kochana. Ale ja odniosę się do tego, jak drążysz i szukasz, czyli jest w tobie tajemnica, to tajemnica uwieraj, tajemnicę trzeba odkryć, tajemnica chce wyjść. Ja wiem, że to może boleć rodzinę, ale ma przestać boleć ciebie. I to grzebanie i poszukiwanie, dopóki jest emocja, jest warte gry, jest naprawdę warte gry. Żeby uwolnić czasami bardzo trudne rzeczy, tak jak molestowania seksualne w dzieciństwie, gwałty w dzieciństwie, gdzie wypieramy totalnie rzeczy, które się zadziały, a rzeczy, które nie pozwalają nam funkcjonować normalnie, należy odkryć tajemnicę, należy dotknąć. Kogoś zaboli, ale ty się uwolnisz. Ale tego, kogo zaboli, też się uwolni, bo zejdzie z niego też powietrze. Każda tego, czego, Elu, doświadczałaś w dzieciństwie, zapisało się w tobie jako program,
jako wzorzec. Nie ty go musisz odgrywać. Może to odgrywać ktoś, kto jest przy tobie. Może to odgrywać partner, może pierwszy partner, może drugi partner dopiero, czy może trzeci partner wcieli się w rolę tego kogoś, założy tę maskę i będzie kłuł. Będzie kłuł tak długo, dopóki nie zrozumiesz, że to jest twoje, że to nie on jest tym niedobrym kujakiem, tą igłą, która kuje, tylko on ma maskę. Na ten moment ma maskę, która pokazuje, że trzeba Elę ukuć. Ela, dziękuję za te słowa, bo mi zadano wiele bólu, co teraz tak boli. Nikt ci tego bólu nie zadał. Ela, nie zadał ci nikt tego bólu. Twoje doświadczenie przyciągnęło, twoja wibracja przyciągnęła ten ból, abyś mogła coś w sobie znaleźć. Czasami musi bardzo boleć, czasami nie boli, ale jak nie boli, to nie rozumiemy. Jak nie boli, to idziemy dalej. To tkwimy wtedy w tej strefie komfortu, dopóki gwóźdź tyłka nie przebije. To jest ten syndrom tępego gwoździa. Dopóki siedzisz i tak tylko wiesz, delikatnie ciebie smyra po pupci, to jest okej. Ale jak już zacznie boleć, to trzeba coś z tym zrobić. Teoria do szuflady. Do szuflady, bardzo was proszę, teoria do szuflady. To jest czas na działanie, to jest czas, żeby wziąć swoją energię dla siebie i zacząć działać głęboko. Głęboko zacząć działać i szukać to, co przeszkadza. To, co przeszkadza. I Magda Lesińska wczoraj wstawiła post powarsztatowy. I mówię ci, i napisała, dziękuję ci, Gosiu, że potrafisz tak dotknąć, chociaż wywołujesz takiego wkurwa. Ale to o to chodzi. Przecież ja nie robię tego specjalnie. Ja nie chcę się z wami pokłócić. Ja nie chcę was obrażać. Ja was nie obrażam. Ja tylko poprzez działanie pola kwantowego pokazuję wam, gdzie was boli. To wasze ograniczenia mają puścić. Moje też. Moje puszczają. Ja wychodzę do ludzi, zróbcie plaj, powiedzcie, o co chodzi, idźcie do ludzi, którym chcecie powiedzieć, kocham cię, przepraszam, pozwól mi żyć, pozwól mi oddychać, pozwól mi iść swoją ścieżką, pozwól mi być sobą, a nie taką, jaką chcesz mnie widzieć. Pamiętajcie, wszystko to jest nasza energia i ona ma służyć nam, nie komuś innemu. Nie oddawajmy czegoś, co jest bezcenne. Za żadne skarby świata. Nie ma takiej karty, którą można by było za to zapłacić. Nie ma. Każda cząstka oddana na zasilenie czegoś spowoduje, że urośnie coś, co nie będzie służyło nam. Zasilajmy siebie, a wtedy będziemy mogli tą część energii, która się z nas wylewa. Oddajmy komuś akceptację, oddajmy komuś miłość, wybaczenie, radość, ale bądźmy tym napełnieni. Wtedy zobaczycie, jakich ludzi będziemy przyciągać. Zawsze będziemy wracać, kochani, pamiętajcie, do rodzin. Zawsze będziemy wracać. Mamy siostry, mamy braci, mamy rodziców, mamy wnuki. To jest rodzina i bez względu na to, jak będziemy o nich myśleć, albo oni o nas, to są więzi rodzinne, ale zawsze mamy prawo wyboru. Zawsze mamy prawo decyzji. Zawsze mamy prawo zmienić wybór. Zawsze mamy prawo zmienić decyzję. To po to, by się wkurw obudził i wyszły ograniczenia, bóle. Właśnie po to ma dzieńka. Po to, żeby się obudził, bo to on jest tą strzałeczką w uwolnienie. Wtedy wiesz, gdzie szukać. Wiesz, gdzie szukać. Wiesz, gdzie szukać. Dokładnie. Przywołujcie do siebie uzdrowienie poprzez odszukiwanie w sobie tych punktów, które bolą. Tyle, kochani, na dzisiaj, bo to, wow, 12:20. Tak, chyba że macie jeszcze jakieś pytania. Ja jeszcze mam trochę kawy. Zimna, bo zimna, ale jeszcze mam trochę kawy. Pytajcie jeszcze, jak chcecie, albo mówcie, o czym chcecie powiedzieć. Mówcie, o czym chcecie powiedzieć. Nie bardzo mam was, jak tutaj przesuwam.
No i jeszcze właśnie wylałam tę prawie resztkę kawy. Nie całą, ale trochę. No oczywiście, że wylałam. No nie, nie uwierzycie, że nie wylałam. Wylałam, patrzcie. Patrzcie, wylałam. 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 Ja to bym chciała. No nie mogę tą ręką, muszę tą. Nie przesuwa się. Czyli nie piszecie. Dziękuję za te słowa, bo mi zadano wiele bólu. Ela się znowu pojawiła. Widzicie, to się tak jakoś przesunęło, nie tak? Ja wiem, bo kiedy jesteś nieoczekiwanym dzieckiem, to co ja mam zrobić? Elunia. Elunia, to jest właśnie to, o czym ja przed chwilą cały czas mówiłam. Ale jesteś. Ale jesteś. Bądź wdzięczna za życie. Bądź wdzięczna za taką mamę, która podjęła decyzję, abyś była tutaj na świecie. Pamiętaj. I tu potrzeba przeogromnej akceptacji tego, co jest. Tego nie zmienisz. Ale możesz zmienić swój stosunek do tego. Pamiętaj. Pamiętaj. Ja wam będę odpisywała w drodze, kochani, jak będę już jechać spokojnie, będzie zasięg, to będę odpisywała. Nie mogę was tutaj teraz jeszcze przesuwać. Nie przesuwa mi się. Raz się przesuwa, raz się nie przesuwa. No chyba, że macie jeszcze coś. Jeszcze mam resztkę kawy. To tak jest, jak ręka jest nie aż tak bardzo, no jest sprawna na tyle, na ile może być sprawna. Macie jeszcze jakieś pytanie? Madzia, Anetka, Ania, tam jesteście, widzę was. Macie jeszcze coś do zapytania? Bo jak nie, to kochani. I pamiętajcie, poziom wibracyjny naszych ciał, albo jestem zamknięta, albo jestem otwarta. Jeżeli coś nas dusi i kurczy i wciska nas w fotel, czyli jest jakaś energia, która nas uwiera. Jeżeli czujemy lekkość, jeżeli przychodzi to flow, jeżeli przychodzi ta lekkość, jak to mówię, to jest to nasze. Wszystko, co chcemy zrobić, a mamy ten opór. Nie wiadomo skąd pojawia się nagle opór. Pojawiają się przeszkody, pojawiają się zdarzenia, ciężkie zdarzenia. To nie jest to nasze. Pozwólcie tej energii przelecieć. Pozwólcie, żeby ta energia poszła. Spróbujcie, albo nie spróbujcie, tylko wejdźcie w doświadczenie po raz kolejny z innej perspektywy, z innego kąta patrzenia, z innym nastawieniem, z innym sobą, innym wibracyjnie i zobaczycie, czy to, czego pragniecie, jest dla was. Jeżeli znowu pojawi się opór, a potem po raz trzeci pojawi się opór, to nie jest to wasze, to sobie odpuśćcie, to zostawcie to, niech to płynie swoim życiem. I w momencie, kiedy odpuścicie totalnie odpuścicie, a do was to przyjdzie, to jest to wasze, ale na moment tej ciężkości pozwólcie temu iść swoim życiem. Na moment tej ciężkości. A wtedy, kiedy pojawia się lekkość i płynie jedno za drugim, ja wiem, kochani, jak ja na przykład ogłaszam jakieś warsztaty i na przykład ogłaszam warsztaty i nagle robi się tak ciężko, robi się taka atmosfera taka ciężka. No to ja już wiem, że przyjdzie taki moment, że będę musiała chyba je odwołać, albo to, albo tamto. No bo to się czuje. Są takie rzeczy, że się czuje. Ale jeżeli ja je odwołam, jeżeli ja robię moje warsztaty i zaraz jest jeden, drugi, trzeci, to ja wiem, że to jest ten czas, że to jest to flow. Ja te warsztaty, które mam mieć teraz w sobotę, w niedzielę, ja je tutaj dzisiaj, kochani, odwołuję, bo ja nie jestem w stanie was łapać. Ja nie jestem w stanie, mi jest w tej chwili jeszcze ciężko, to nie jest wymówka. Ale ja te, które miały być 2, 3 wrzesień, teraz w ten weekend, się nie odbędą. Ale odbędą się te warsztaty Kwantowa Rzeczywistość 30 września i 1 października. I na te warsztaty zrobię ogłoszenie. Dzisiaj też pewnie w drodze, bo tyle godzin jechania będę miała zajęcie, będę miała co robić. Na dzisiaj, kochani, wam dziękuję. I miejcie tą energię w sobie. Pamiętajcie, żeby ta moc huraganu była dla... Moja mama, jak była ze mną w ciąży, nie byli małżeństwem. Zostawił i zniknął całkowicie.
Nigdy nie czułam w sobie, żeby odszukać swojego ojca do tej pory. Mama zmarła rok temu. Ja już wciąż nie odczuwam. Potrzeby odnalezienia rodzica, nawet nie wiem, czy żyje. Kto to napisał, kochani? Bo mi się to... Ojejku, przepraszam za moją rączkę. Nie przepraszam, po prostu tak jest, nic nie zrobię. Wioletka napisała. Moja babcia z moim dziadkiem też nie byli małżeństwem. Mój tata nosił inne nazwisko i ja mam po tacie nazwisko panieńskie babci. Miałam. Też nie miałam nazwiska po dziadku, czyli tata nie miał po dziadku. Ale kochani, być może w ustawieniach, kiedy nie mamy tego rodowego nazwiska, gdzieś tam może jakieś zaburzenie przychodzi. Wiola, wszystko zależy od tego, jak czujesz. Jeżeli jest to dla ciebie jakiś wzorzec, który nie pozwala ci teraz funkcjonować, to warto może go jakoś przetransformować. Ale jeżeli wszystko też zależy, jaką energię przekazała mama w momencie, kiedy była kobietą ciężarną, nosiła ciebie pod sercem, co ona myślała na ten temat, bo wiesz, że to wszystko zapisuje się w dzieciaczkach. To, co w tobie to wywołuje, ty musisz to wiedzieć, jakie to są te energie. Nie czułaś, żeby odszukiwać rodzica. Skoro nie masz takiej potrzeby, nie szukaj, ale zadaj sobie pytanie, jak brak tego rodzica wpłynął na ciebie, jak wzorzec ojca, bo to, że go nie było i że uciekł, nie znaczy, że on nie dał swojego nasienia i tego całego rodu swojego dla ciebie. To w tobie jest. Z której strony się odzywa albo się nie odzywa. Trzeba temu się przyjrzeć. Temu trzeba się przyjrzeć. Temat bardzo też głęboki, który fajnie jest dotknąć i zobaczyć, jakie emocje wywołuje w tobie. Bo to o to chodzi, żeby to zobaczyć, jak dotkniesz i to będzie zupełnie neutralne. Może będzie neutralne, a może coś się pojawi. Może coś się pojawi. No. Mnie się też wydawało, a mam już 58 lat. A pojawiło się tak niedawno, tak mocno, tak agresywnie. Pojawiło się. Zawsze myślałam, że mam problem tylko z jednej strony, a wzorce zapisują się jednak z dwóch stron. Z dwóch stron. Podejrzewam, że moje dzieci po mnie też mają i po swoim tacie mają też jakieś wzorce, ale mają też i swoje programy, z którymi przyszli tutaj doświadczać, tak samo my. Nie wszystko jest po tacie i po mamie, ale też mamy w sobie pamięć komórkową, która przyszła z nami na to doświadczanie. Muszę inaczej. Muszę się podnieść, żeby to przesunąć. Już ciebie czytam. Wzorce ojca miałam bardzo długo w swoim dziadku, aż do 40 roku życia. Dziękuję, Małgosiu. Ja mam 52 lata. Wiola, nie ma znaczenia, ile mamy. Będzie to w nas pukało, będzie się pojawiało. Będzie, będzie, będzie. Ciesz się, dopóki możesz jeszcze to odkrywać, że jest jeszcze przed nami ta droga, gdzie pokazuje nam, że jeszcze ta nasza ścieżka się nie kończy, że jeszcze możemy dotykać, że jeszcze możemy odkrywać, że jeszcze możemy mówić hej ty Wiola, hej ty Gośka, hej ty Ania, jeszcze z ciebie taka laska, że przed tobą cały świat. Tak, tak powinno być. I pamiętajcie, ja zawsze to też powtarzam, nie fiksujmy się na tej transformacji. Życie jest po to, żeby iść, żeby go doświadczać, żeby go lizać, żeby go dotykać, żeby tańczyć. I w momencie, kiedy pojawiają się te, jak ja to mówię, newralgiczne stacje węzłowe, to trzeba je rozplątywać. Tak? Węzły kolejowe,
które trzeba rozplątywać i puszczać te pociągi w różne strony. Dokładnie tak, kochani. Kończę. Ja dzisiaj kończę. Bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj byliście, byłyście. Szukajcie w sobie, szukajcie i nie róbcie tak, fu, to nie moje, nie, to nie moje. Zatrzymajcie się, jeżeli coś Was dotknęło, to po prostu zatrzymajcie się. Nawet jeżeli jesteście w drodze, stańcie na ulicy, stańcie, zamknijcie oczy, połóżcie rękę tutaj na sercu. Och, ja nie mogę aż tak głębokiego oddechu wziąć, ale weźcie parę głębokich oddechów, weź parę głębokich oddechów i posłuchaj, czy to jest Twoje, czy nie Twoje. Jaka energia się pojawia, jaka wibracja, jaka emocja przede wszystkim, kochani. Nie ma nic gorszego jak zamurowana emocja. Ją trzeba wypuścić, bo emocja transformuje się w momencie, kiedy ona wylatuje, a nie w momencie, kiedy ona jest zamknięta. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby ta emocja mogła wylecieć. Wylecieć. To jest też energia. To jest też energia. I zobaczyć, co się dzieje. I jeżeli już tak naprawdę z tą pokorą tego doświadczenia powiesz, to jest moje, no to akceptuję, że jest. Kocham na tyle, ile mogę na ten moment to zaakceptować. I niech się dzieje dalej. Jutro troszeczkę więcej zaakceptuję, że jestem taka. Pojutrze jeszcze więcej, że mam w sobie taki wzorzec. A pojutrze zrozumiem, że bez tej akceptacji się nie uwolnię, więc... Od nas zależy, naprawdę od nas zależy każde działanie, każda decyzja, każdy kierunek, każda myśl stworzona i zasilona. I nie ma życia bez emocji. Zawsze są, zawsze. Jest ekscytacja, jeżeli zobaczysz coś nowego, jeżeli zobaczysz coś pięknego, pojawiają się dreszcze, pojawiają się różne wibracje w ciele. Jeżeli zobaczysz coś brzydkiego, to też masz emocje. Jeżeli kogoś spotkasz, to też masz emocje. Jeżeli za kimś tęsknisz, to też pojawia się jakaś emocja tęsknoty. Jeżeli kogoś kochasz, to masz emocje miłości, energię miłości. Życie jest emocjonalne. Na każdym kroku jest emocja. Trzeba to rozumieć, po prostu rozumieć. Dobra, kochani, bo wiecie, że ja mogłabym mówić i mówić, ale przede mną bardzo daleka droga. Zabieram się za spakowanie ostatnich rzeczy, mikrofonów, kabli i tych wszystkich innych rzeczy. Do samochodu i ruszamy w drogę do domu, buziaki, i do następnego razu. Pojawiło się w polu, bo jest jak na razie jedna osoba chętna na warsztaty, które mają tytuł Akasza, przekaz w obrazie. I chciałabym te warsztaty zrobić, kochani, w trzecim tygodniu września, jeżeli jest jeszcze jakaś osoba, której pasuje ten termin, bo tylko dwie osoby, kochani, nie więcej. Bo to jest magia, to jest transformacja, więc dwie osoby, to zapraszam na przedostatni, dzięki Madziu, zapraszam na przedostatni tydzień września. Wtedy te warsztaty będą w Berkheim u mnie, tak jak były w zeszłym tygodniu, półtorej tygodnia temu. Także zapraszam serdecznie, bo zawsze dzieje się magia, ale to tylko gotowość. Cześć Agniesiu, uciekaj do pracy, szczęśliwego powrotu, dziękuję bardzo, dziękuję. Kwantową drogę zawsze sobie, wiecie, robię, szerokości. Dzisiaj, Madziu, nie zajedziemy do ciebie, bo będzie za późno, kochana. Także będziemy jechać prosto do domu. Dobra, do zobaczenia. A ja wyłączam lewą ręką, dzisiaj wyłączam lewą ręką. A lewa ręka nie chce wyłączyć. Chodź tu na prawo, Małgorzata, chodź na prawo, kochana.